Witamy wszystkich, znajdujemy się w województwie śląskim, w powiecie raciborskim. Paulina Hajduska-Kruk i Michał Dykacz. Zaczęliśmy zbiór doświadczeń, właśnie doświadczeń czego? Kukurydzy firmy Wialan, nasze poletka doświadczalne u klienta. Mamy ponad 15 odmian, otrwało 220 do 290. Jak tylko skończymy zbiór i ważenie, będziemy informować Państwa na bieżąco. Tak, przedstawimy wyniki. Zbieramy właśnie odmianę BRV-255-2D, odmiana typowy dent, kolba typu flex, VO-280, polecana zwłaszcza na tereny ciepłolubne, czyli też okolice województwa dolnośląskiego i opolskiego. Jak widać, typowy dent. Po przełamaniu kolby widać, jaka cienka jest osadka, a ile miejsca zajmuje tak naprawdę w kolbie ziarno. Drodzy Państwo, udało nam się zebrać wszystkie odmiany kukurydzy tutaj w powiecie raciborskim. Mamy już wyniki i wyniki przedstawi nam Paulina. Trzy pierwsze najlepsze miejsca. Trzecie miejsce, kukurydza Bayer DKC 4109, plon z hektara na sucho przy 14% to 13 790 kg. Drugie miejsce, Bayer DKC 3805, plon z hektara 13 ton 870 kg. No i pierwsze miejsce, Corteva BRV-2552D, 14 ton 630 kg. Oczywiście średnia wilgotność z hektara, z kukurydzy 19% wilgotności. Po wynikach widać, że nie mamy się czego wstydzić. Odmiany tutaj zbadane pokazały, że warto siać kukurydzę, zwłaszcza jeżeli plonuje właśnie z takimi wynikami. Drodzy Państwo, ja obsługuję teren województwa opolskiego i śląskiego, podobnie jak również Paulina. Ja jestem na powiatach raciborskim, głubczyckim oraz kędzierzysko-kozielskim. A Paulina, ty jesteś? Ja jestem na powiatach nyskim, brzeskim, grodkowskim, krapkowickim, no i wszystkich innych ościennych, które są obok powiatami. Rolników z tych terenów, które wymieniliśmy, zapraszamy do kontaktu, czy to przez numer telefonu, czy mailowy, doradcy@wialan.com.pl.